witam was na swojej kolejnej recenzji. Tym razem będzie coś ze stajni Fusiona, a mianowicie jest to Exotic Pineapple, czyli po polsku mówiąc ananas. Przynajmniej tak ma być. Tak wygląda pudełeczko, jest to taki jakby niby grania stosów o podstawie sześciokąta. Jest dosyć oryginalne pudełeczko 50-gramowe, tak ono wygląda. I tytoń Fusiona jest pakowany na kilka sposobów, czasami jest w podwójnej folii takiej zgrzanej, a czasami jest w jednej takiej właśnie srebrnej. Fusion jest dość drobno pocięty. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo on jest tutaj. Teraz ja spróbuję go wycisnąć trochę. Tak to wygląda. Coś tam widać. No dobra. No i jak pachnie. Pachnie jak tak dosyć kwaskowo. Ale zapach jest bardzo mało intensywny. I bym w sumie chyba nie zgadł, że to jest ananas, jakbym po prostu nie przeczytał tego na paczce. Palimy dzisiaj standardowo, w sumie jak fajeczka była przebita po poprzednim paleniu z Fumarii, jest to cybuł Vortex z Allegro za 18 zł, taki kolorowy, niebieski. Fajka Inhale, wąż Kalimamun Pro z lodową końcówką, jeszcze się całkiem nie rozmroziła. I 3 Coco Brico, nie wiem czy tam mówiłem, bo już się trochę zamotałem. No i lecimy z dymem. Widać dym dosyć przyzwoicie. W sumie Fusion ma tak, że jak dam się odpowiednią temperaturę, to bardzo fajnie dymi, ale trzeba uważać, żeby go nie przypalić, bo w sumie jest dość średnio odporny na temperaturę. No i smak, to jest ciekawa kwestia, dlatego że ananasa tutaj bardzo ciężko się doszukać, ja go w sumie tutaj nie znajduję. Dla mnie smakuje jak rodzynki, taki rodzynkowy, tak jak mamy, jak robimy sobie ciasto, to rodzynki nieraz się sparzy wrzątkiem, żeby takie były bardziej mięsiste, że tak powiem, i właśnie smakuje takimi rozparzonymi rodzynkami. W sumie smak jest dosyć ciekawy, dość fajny. No ale niestety ma to być ananas, tak jak było na opakowaniu, a ananasem to nie jest. I w sumie jest dylemat, jak go ocenić, bo tytoń mi nawet w miarę smakuje. Jeżeli to byłoby na przykład jakieś sultana albo jakieś rodzynki, to bym ocenił go wysoko, ale jeżeli to ma być ananas, to niestety trzeba mu odjąć trochę z punktacji. Kurczę, dymi fajnie, smakuje też fajnie. Ale nie smakuje jak ananas. Kurde. Nie, ja mu chyba dam 5 na 10, dlatego że no, nie mogę mu dać wyższej oceny, bo to ma być ananas, a ananasem to nie jest. No i to by było chyba na tyle w sumie, no cóż więcej powiedzieć, no rodzynkowy tytoń o smaku ananasa. Dobra, to kończymy recenzję, zapraszamy do poprzednich, do kolejnych recenzji na moim kanale, na Jarka. No i pozdrawiam wszystkich z Shisha Forum, z innych też forów i oglądających pozaforumowych. I na razie, cześć!